Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Przebaczenie jest cechą charakterystyczną chrześcijaństwa, jest pochodną miłości. Kto kocha swoich bliźnich, ten gotów jest do przebaczenia serca ich przewinień. Kto nie kocha, nigdy nie zrozumie, czym jest przebaczenie i będzie w nim widział jedynie przejaw słabości. Nic jednak bardziej mylnego. Słabością człowieka jest chęć zemsty. Przebaczenie jest potężniejsze, ponieważ nad śmierć potężniejsza jest miłość. Kto żywi w swoim sercu urazę, niechęć lub nienawiść do drugiego człowieka, skazuje się na wieczne potępienie. Kto w imię miłości przebacza, sam otrzymuje przebaczenie i życie wieczne. Zanim się na kogoś zdenerwujesz, zezłościsz i będziesz życzył wszystkiego najgorszego, pomyśl, ile razy prosiłeś Boga o przebaczenie. Ile razy ty sam powinieneś być potępiony i odrzucony przez Boga na skutek własnych grzechów, a jednak Bóg okazał miłosierdzie nad tobą. Modlimy się codziennie: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Łatwo wytykać błędy innych, ale tak trudno popatrzeć na własne życie i być tak samo pobłażliwym dla innych, jak dla samego siebie. Przebaczenie jest wyrazem miłości. Trzeba nam uczyć się kochać innych, widzieć w drugim człowieku swojego brata lub siostrę, a nie wroga. Oczywiście nie jest to proste. Jest to tym trudniejsze, im więcej w nas pychy, a staje się o wiele łatwiejsze, jeśli wzrasta w nas cnota pokory. Pokora jest fundamentem miłości i przebaczenia. Rozwijajmy w sobie cnoty, abyśmy mogli żyć pełnią życia, bez zbędnego balastu nienawiści i pychy.